Magda Rzekowska, witam Państwa. Meteorologiczna wiosna powitała nas błękitem na niebie i również jutro możemy liczyć na taki czysty błękit, który też i w nocy zapewni wyż, a centrum tego wyżu w tej chwili zalega nad krajami bałtyckimi. Z północy popłynie jednak bardzo rześkie powietrze. W nocy w kraju rozpogodzenia, nawet bezchmurne niebo, ale w tym chłodnym powietrzu i przy braku chmur temperatura powędruje w dół. I tak, na termometrach średnio od minus 1 do minus 3 stopni. Zimniej, mroźniej na Przedgórzu i oczywiście na Podhalu. Na Podhalu nawet do minus 13 stopni. Wiać będzie słabo z północy. Jutro bez większych zmian. Centrum wyżu przemieści się nad zachodnią Skandynawię, a z północy nadal popłynie chłodne powietrze. Przeważać będzie błękitne niebo, trochę pierzastych chmur wzdłuż zachodniej i wzdłuż wschodniej granicy. Na termometrach od 3-4 stopni na wschodzie do 5 lub 6 na krańcach zachodnich kraju. Nadal powieje słabo z kierunków północnych. W regionie w noc rozpogodzenia i nawet bezchmurne niebo. Ale przy braku chmur temperatura spadnie do minus 1, minus 2 stopni. To średnie wartości, bo lokalnie może być zimniej. Również jutro bez zmian, czyli na niebie czysty albo prawie czysty błękit. Ta temperatura wyrównana, bo będzie około 5 lub 6 stopni. Powieje słabo z północy. A ciśnienie teraz wolno powędruje w dół. Jutro w południe barometry pokażą 1019 hektopaskali. W czwartek również słonecznie, w piątek może popadać deszcz, a nawet deszcz ze śniegiem. Od soboty chłodniej, bo temperatura maksymalna nie przekroczy 3 stopni. No bo w końcu w marcu jak w garncu. Do zobaczenia.